No i jesteśmy pod McDonaldem, tu gdzieś powie, a tam stoją, o widzicie, tam stoją. Oj, takim starym tym stoją. Jak ja mam to zrobić? Zobaczcie, ile tam połapali znowu tego, kurde. Jakieś stare pocztowe, nie, te pocztowe chyba nie złapali, kurde. Tam muszę się przebić do nich. I tego mesia trzeba będzie zabrać, tego tu białego. Tego tu białego. No dobra. Widzicie? Policja sprawdza tutaj tego Iveco. To Iveco, tam Iveco to było, nie? Jakiś stary samochód po poczcie. A jak oni widzą takie stare auto, w takim starym aucie zawsze coś jest. I chodzą i sprawdzają. A tego to znam. Policjanta. O proszę, zdrapuję mu, zobaczcie naklejkę. I zdrapuję mu naklejkę. Wow. Będzie też do odbioru. Tylko już nie tym moim samochodem. Tylko już nie tym moim samochodem. Bierzemy tego, ale my sobie weźmiemy najpierw tutaj tego. Czekajcie, zablokujemy tu troszkę ruch. I my będziemy brali tego mesia. Tutaj sobie stanę, bo kto bogatemu zabroni. Zasnął go też. Chicken. Ich habe gedacht, der große muss mal auch. Hast du da was gekratzt? Also der fährt von allein zu tief, oder? Der fährt wieder zum Abladen. Ach so, naja, ist gut. Hier, Umschlag. Was haben wir? Ich habe keine Uhr. 9.55 Uhr. 9.55 Uhr, okay. Schlüssel steckt, oder? Nein, der ist hier. Ja, da ist er. Bitte schön. Danke. No i no, 9.55 przyjechałem na miejsce, muszę sobie zapisać, bo to jest przywilej starości, ja to zapomnę po prostu. Gdzieś to mam. To. Opla. To bierzemy go, nie? Po prostu widać, że złom. Mówię, zobaczcie, jak policja coś takiego widzi, to wszystko, to jest, panowie i panie, złom, dlatego zostało auto zatrzymane. Po prostu złom. Ojejku, jejku. I ktoś mi tam mówił, że ja nie mam prawa kluczyka mieć. Mam prawo kluczyk mieć. I mam prawo tym samochodem jechać. Oczywiście nie na wycieczkę do Chorwacji, tylko po to, żeby nim zaparkować sobie na platformie. O kurde, panowie. Zobaczcie. Świece świecą. SRS świeci. I przez to właśnie taki samochód nie może być na drodze.
Powiedzcie, jakie oświetlenie jeszcze trzeba włączyć, żeby mnie kurde na tej drodze widzieli? No jedź, chamie, kurde. Widzisz, że tu się ciężko pracuje. Tak zaciągam hamulec ręczny, nawet nie wiem, czy go ma. Bardzo fajny, pomysłowy uchwyt na kubek. Staśmy. Jawohl, tschüss, tschüss. Jeszcze się zapytam, gdzie mam go odwieźć. Blumner gadam, nie? Jawohl. Jawohl, okej, danke. Pojedziemy na Bloomberga Dam. Bardzo daleko. A wycieczka będzie fajna. Jazda z tą furą. I wszystko. Szyby zamkniemy, żeby mu się tu nie włamali, nie? Straszny złom. Ale wiecie, auto jeżdżące. Auto jeżdżące i auto pracujące. Także jeżeli ktoś autem jeździ i pracuje, to do cholery jasnej hamulce i takie rzeczy trzeba zrobić. Policja odjeżdża. To dobrze, bo ja się boję policji. O. Ten pas założył jeden z moich kolegów, który nie potrafi pasa zakładać. Ciekawostka teraz. Jak zakładamy pas? Zobacz. Kładę sobie pas na płasko i go przekładam tak. Rozumiecie? I tu jak mam zaczepione, trzymam sobie i dociągam. I wtedy, jak będę chciał zluzować, wystarczy to odepnę i mi się wszystko rozepnie. Nie blokuje się nic. Taka ciekawostka. Dobra, zakładam tablicę i zaraz pogadamy. Wiecie co jeszcze na chwileczkę? Zobaczcie, migacza brak. Chcę mu włączyć awaryjne obudowy, tutaj brak. Awaryjne tak wyglądają u niego. I one robią tylko dzit, ale nie działają, no. Także będę musiał mu dodatkowe oświetlenie założyć. Niestety. To jest wszystko zepsute w tym aucie.
Także ja się naprawdę nie dziwię, że oni zabrali to. No głupota, bo człowiek jeździ, pracuje, no takie coś jak guzik od świateł awaryjnych. Powiedzcie mi, ile na ale drogo taki guzik od świateł awaryjnych by kosztował? Powiedzcie mi tak szczerze, ile? 20 zł? Czy takie osłona na migacz? Ile by to kosztowało? Nowa, 15 zł, 10 zł, jakaś niższyzna, używana, nie wiem, 20 zł? No nie więcej, no. Nie chcę się zagłębiać, co to auto jeszcze ma, bo to mnie w sumie nie obchodzi. To jest taka moja praca i wszystko, mam auto odebrać. Muszę mu założyć szyld tutaj i światła założyć dodatkowe, bo nie ma awaryjnych światów w ogóle ten samochód. Dobra. Auto zapakowane, słuchajcie, oświetlenie sobie założyłem, bo w tym samochodzie, w tym sprinterku nic nie działa. Także, czy policja miała rację, że go zabrała? Zaznaczę, tym razem nie Polakowi, tylko Niemcowi. Także, nie zabrałem Polakowi samochód, tak? Samochód. Oj, tam widzę z tyłu jakieś rządowe limuzyny stoją. Zablokowana ulica. Dobra, to my pojedziemy, czyli. Słuchajcie, ludziska, bo wam zapomniałem powiedzieć. Tam stało jeszcze to żółte Iveco, nie? No i się go pytam, czy tego też, nie? A on mówi, że nie, ten pojedzie najpierw na rozładunek, bo miał jakąś spożywkę czy coś. No i nie można takiego samochodu ze spożywką od razu odstawić do, na przegląd. No bo nie, no bo to wszystko by się zepsuło, nie? I to są straty i tak dalej, i tak dalej. Ale zdrapał mu tablice rejestracyjne, dostał ten facet kwitek, ma jechać na rozładunek i ma się w ten sam dzień, czy tam na drugi dzień, jak to jest, najszybciej jak to jest możliwe, zgłosić na dodatkowy przegląd. Tak to się to właśnie odbywa. Także da się też, nie? A słuchajcie, a propos, wiecie co, bo ja bym powiedział, jaka jest różnica między Polską a Niemcami w mentalności. Bo jestem tu już chyba parę latek, ponad 30, to co nieco wiem. I z policją akurat mam dosyć dużo do czynienia. Słuchajcie, tutaj od małego w szkole dzieciaki są uczone po to, że policja jest po to, aby pomagać. Do policjanta można podejść, z policjantem można pogadać. Słuchajcie, na policję się tutaj chodzi załatwiać różne dziwne urzędowe sprawy, bardzo często. Policja jest urzędnikiem tutaj tak samo, na przykład meldunek, idziesz załatwić na policję i tak dalej. Także ta policja nie jest tutaj tak jak w Polsce, że ojejku, patrzcie dwóch pewnie dlatego, bo jeden umie pisać, drugi czytać. Wiecie, i nabijacie się w internecie na temat policji w Polsce bardzo, bardzo dużo. Tutaj to by nie przeszło. Słuchajcie, gdybym ja tutaj puścił film na internecie, na YouTubie niemieckim, bo też mam kanał niemiecki, to wiecie, dostałbym taki hejt, że może by mi nawet i kanał zamknęli. Naprawdę, tutaj policja jest pod ochroną obywateli. I to serio mówię. Policja jest lubiana, głaskana i te wszystkie inne na. Dlatego tak jest. Ale słuchajcie, ale tak naprawdę jest. Wiecie, jak u mnie na przykład wygląda kontrola, jeżeli mnie policja zatrzymuje? Ale zatrzymuje, otwiera szybę, ja mówię, te, co jest? Nudzi wam się, czy co? Rozumiecie? Z uśmiechem i tak dalej. Podaję rękę, cześć, co tam słychać i tak dalej, i tak dalej. Jest całkowicie inna rozmowa. Ja nie traktuję policjanta jak wroga publicznego, bo teoretycznie tak powinno być, że nie powinieneś tak policjanta traktować, dlatego że policjant jest po to, aby nam pomóc, aby nas chronić, służyć dla nas, nie na odwrót. Dlatego tak, widzicie, ja to tak robię i potem mam jakąś sprawę do załatwienia, czy widzą mnie na ulicy, czy coś, cześć, cześć i tak dalej. Ja nie chodzę z nimi na piwo. To jest moja praca. I dzięki temu, że mam tak jak mam, wykonuję swoją pracę jak se tam chcę. Jadę po autostradzie, gdzie nie wolno i... No i co? Nieraz tam była. Dobra, jedź. Rozumiecie? A jak widzę w Polsce kontrolę, nie dam ci dowodu osobistego, ty nie masz prawa mnie kontrolować według paragrafu takiego i takiego i bla, 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 jakieś tam pierdoły, słuchajcie. No coś strasznego, no. No niestety, wyobraźcie sobie, gdyby tej policji naprawdę nie było. Co by było na świecie? Piszcie mi proszę w komentarzach, co wy o tym sądzicie, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw, bo albo się posypie hejt, albo mnie zrozumiecie. Jedno z dwóch, nie da się inaczej. Albo będą milczeć. Ale naprawdę, słuchajcie, często takie kontrole mam, nie? Zatrzymują mnie, co tam jest, a wszystko okej, gdzie jedziesz, do domu, a no to jedź, dosłownie.
Naprawdę, to moja żona by tutaj była, Basia by potwierdziła. Ja tak po prostu załatwiam. I to nie to, że w Berlinie. Jadę do Polski czy coś, często kontrolę na granicy. No, prawo jazdy proszę, wiesz, wyciągasz plik prawo jazdy, które chcesz. Masz, weź sobie, nie? Wszystko okej, okay. Co tam masz w bagażniku? A nic. Masz, zajrzyj sobie. Niech sobie zajrzy, niech sobie obejrzy. I wszystko. Cześć, cześć, miłego dnia, spokojnej służby. I to wszystko. Pamiętajcie sobie jedno. Policja w Niemczech. Taki jeszcze jeden knif. Jeżeli złamiecie jakieś prawo, będziecie coś nie mieli. Według nich niebezpieczni, chociaż nie złamiecie prawa, tak, ale będziecie opryskliwi. On sobie tam odnotuje w komputerze to. Wierzcie mi. I potem przy następnej kontroli, on jak pisze sobie twoje dane, od razu wie, że ty jesteś albo dziwne zachowanie masz, albo jesteś jakiś tam chamski, albo coś tego. Wiem, co mówię, jest tak na 100%. I potem macie dodatkowe kontrole, traktują was źle, zaglądają wam pod auto i tak dalej, czy tam olej nie wycieka i tak dalej, i tak dalej. Także zastanówcie się, co mówicie do policjanta, kiedy i gdzie. Podejrzewam, że w Polsce też sobie tam coś wpisują, ale nie jestem pewny. Ja mówię wam, jak jest w Niemczech. I jedziemy dalej! Przejechałem parę kilometrów i zobaczcie, podociągam sobie pasy, bo się zluźniły trochę. Tak ma być ściśnięte. Drugi też się zluźnił. To normalne. Światła wiszą, tablica wisi. No to jedziemy dalej. No i dojeżdżam pomalutku do celu z Mercedesem. Niestety nie mogę wam pokazać, gdzie go rozładuję, ponieważ to jest parking policyjny. Jest zakaz filmowania, fotografowania, a mi niestety, ale obowiązuje tajemnica spowiedzi. Jak zwykle poniedziałek, słuchajcie, niedziela źle w Niemczech, poniedziałek też ciężko się pracuje. Przyjeżdżam na parking policyjny. Dyspozytor mi mówi tutaj, nie? Policja też mi mówi tutaj, co zabierałem samochód, nie? Przyjeżdżam tutaj, mówię, a co ty tutaj robisz z tym autem? A to kumpel, bo znamy się kupę lat. Kawę wypiłem, mówi, poczekaj, zobaczymy. Nie, ten samochód pójdzie gdzie indziej. Jadę znowu na drugi koniec miasta z tym czymś. Czekam tylko na zielone światło od mojego dyspozytora, bo to wiecie, pieniążki, inna umowa, nie? No, dobra. Czekamy, zobaczymy, co wyjdzie ciekawego. A mnie to jest za jedno, co mi to? Ja mam za godzinówkę płacone, co mi to obchodzi? Kreuzberg, jak ktoś lubi takie klimaty. O, tu chyba coś dobrego dają do jedzenia, bo zobaczcie, pełno ludzi. O, to nagrywać. Zobaczcie, ile jedzą. Wszyscy to tu jedzą. O, frytki, jakieś hamburgery tam były. Widać, ty tam, no, ale pachnie, no, oj, to musi być dobre tutaj jedzenie. Taki zapach był, że ho, 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 ho. To są jedne z najstarszych nitek S-Bahnów, czyli te kolejki naziemne w Niemczech. Nie wiem dokładnie dat, bo się nie znam, ale to są te nitki, te S-Bahny, tutaj te kolejki, co jeżdżą, te mosty tutaj, bardzo stare. W nocy bardzo niebezpieczna dzielnica. Dużo różnych dziwnych przypadków tutaj się dzieje. A szczególnie na tym Görlitzer Park. To jest park Görlicki, tak by można było przetłumaczyć. No to jest naprawdę, poczytajcie sobie, to jest na Google, to jest tyle przestępstw. W jednym parku jest więcej przestępstw niż w całych, we wszystkich parkach innych razem wziętych. Gwałty, morderstwa, kradzieże i tak dalej, i tak dalej. Tam jest wszystko. Chłopaki drzewa ścinają, wiosna. Krzoki lecą na dół. Ale wyjątkowo pusty.
pusto tutaj dzisiaj, nie wiem dlaczego. Normalnie to tu jest korek. Proszę zobaczyć, jedna nitka zamknięta, jakieś budowy. Dziwnie, naprawdę dziwnie. Jest godzina w pół do pierwszej, południe. Poniedziałek, a tutaj pusto. Chyba, że jadę pod prąd. Ale nie, chyba, że on też jedzie pod prąd tym niebieskim. O, bezdomni, stały widok w Niemczech. Namioty. I to wiecie co, ci bezdomni to jest każdy naród praktycznie. I Polaków też jest dużo, i Niemców, i każdy dosłownie. Nie ma reguły. O, tam jest chyba firma Mamot, jedzie z dźwigiem. Jeździłem kiedyś dźwigami. Fajna zabawa, powiem wam. No jest przyjemność. Jest przyjemność takim planetem. Tak. Mówi hub to jest, mówi hub. A, zobaczmy. Normalnie czołg. Świetna rzecz. Bardzo droga zabawka. No i jedziemy. Patrzcie, te wszystkie ściany pomalowane, graffiti wszędzie, imbis przy imbisie, kebab przy kebabie, co drugi napis to po arabsku. No i niestety, ale wszechobecny syf na tej dzielnicy. To trzeba przyznać, wszechobecny syf. Centrum Kreuzberga, można powiedzieć. Patrzcie, jak to wygląda. Ohyda. I wszechobecne gołębie, wszędzie zasrane. No nie lubię tej dzielnicy, naprawdę, sorry. No, wiem, że są amatorzy tej dzielnicy. Czy to jest wspaniale, tu jest tak lajtowo, tu jest tak cool. No jest cool, to fakt. Tu jest cool. Ale jak się jest w pewnym wieku, to już się ten kul wolałoby zamienić na święty spokój. Ale co kto lubi. Ja powiem wam, nawet jak młody byłem, to nie lubiłem przychodzić.